Drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, umiłowany ludu Boży. Triduum paskalne w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem Roku Miłosierdzia. I życzę wam wszystkim, aby rozważania tajemnicy męki pańskiej, które przeszedł nas Chrystus, oddając za nas swoje życie z miłości ku każdego człowieka, by wyzwolić nas z niewoli grzechu, okazał nam swoje miłosierdzie po niedzieli zmartwychwstania, abyśmy mieli do Niego wielką ufność, że On zawsze czeka, pragnie, abyśmy przyszli, by wyznali Mu swoją miłość, grzeszność i prosili o łaskę umocnienia wiarą, nadzieją, a przede wszystkim na zwycięstwo dobra nad złem, aby w naszym kraju zapanował pokój, o który tak długo modlimy się i którego tak bardzo długo oczekujemy. Niech Chrystus miłosierny umacnia nas w naszej wierze i w naszej miłości. I to miłosierdzie Boże świadczmy także każdego dnia w naszym życiu i w naszym posługiwaniu.